Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z haulem. Jest to pierwszy haul na moim kanale. Zakupy, które ostatnio zrobiłam na tej promocji w Rossmanie minus 49%. Pomyślałam, że dzisiaj Wam je pokażę. Jak na mnie jest tego dużo, troszkę poszalałam z kolorówką, ale no taka promocja nie zdarza się często, więc pomyślałam, że warto to wykorzystać. Teraz wiem, że przez najbliższy czas nie będę już pewnie kupowała kosmetyków kolorowych, albo no, ograniczę to tylko do jakichś takich najbardziej potrzebnych produktów. Więc no, nie przedłużając, zaczynamy. W pierwszym tygodniu było 49% na produkty do twarzy i tu skusiłam się na ten już słynny podkład Rimmel Wake Me Up. Długo się nad nim zastanawiałam. Dużo pozytywnych opinii o nim słyszałam, ale też sporo osób się wypowiadało o nim negatywnie. To też w zależności, wiadomo, od naszej skóry, czy się u nas sprawdzi, czy się u nas nie sprawdzi. Stwierdziłam, że no, troszkę ryzykowałam, ponieważ mam skórę tłustą, znaczy mieszaną, no, głównie tutaj tłustą w strefie T. I dużo ryzykowałam, kupując ten podkład, ponieważ no, on jest rozświetlający. Jak na razie użyłam go dwa razy, mam takie mieszane uczucia, no ale dam mu jeszcze szansę, zobaczymy. I kolejnym produktem jest też sławny Stay Matte Powder. Ja mam numer 03 Peach Glow. Zastanawiałam się między tym kolorem, to jest najjaśniejszy kolor, a między transparentnym. Ostatecznie zdecydowałam się na kolorowy. Też mam do niego jeszcze mieszane uczucia, bo też dużo o nim dobrego słyszałam, że bardzo ładnie matuje na długo. No, też użyłam go kilka razy, więc jak na razie się wstrzymam z jakąkolwiek opinią. Powiem tylko tyle, że no, mam mieszane tak samo uczucia. W kolejnym tygodniu to był to tydzień na oczy, czyli na tusze, eyelinery i cienie do oczu. Z cieniami, znaczy na cienie się nie skusiłam, ponieważ mam już dużo cieni. Też nie przepadam za paletkami, takimi dużymi paletkami, bo często korzystam tylko z jednego, dwóch cieni, a reszta leży. Więc poza tym, tak jak mówię, no mam już sporo cieni, stwierdziłam, że niepotrzebne są mi chwilowo kolejne. Dlatego tak, skusiłam się na jeden eyeliner Deep Black z Vibo. Tutaj mam jeszcze stare opakowanie, to jest takie to z okiem, to jest ta stożkowa buteleczka. Teraz widzę, że zmienili grafikę. Mam nadzieję, że zmienili tylko grafikę, a nie zmienili produktu, bo naprawdę ten tusz jest ulubieńcem moim już od bardzo długiego czasu. Jest to faktycznie czarny eyeliner, który się nie odbija i bardzo długo się utrzymuje, cały dzień się utrzymuje na moich oczach. Też mam opadające powieki, więc tutaj też ciężko mi czasami znaleźć eyeliner, który się nie odbija. Ten akurat się nie odbija i mam nadzieję, tak jak mówię, że zmienili tylko grafikę, a nie zmienili faktycznie produktu, bo będę zawiedziona. Naprawdę ciężko jest znaleźć produkt taki właśnie, który się nie będzie odbijał, który będzie się sprawdzał na moich oczach. Też planowałam zakup tego żelowego eyelinera z Maybelline. Niestety nigdzie nie mogłam go znaleźć. Został we wszystkich Rossmanach, które przeszłam, był sam fioletowy. Ostatecznie nawet już fioletowego potem nie było. A ja bardzo właśnie celowałam na czarny. No niestety, tak jak mówię, nie udało mi się go znaleźć, bardzo żałuję, no ale może jeszcze kiedyś jakaś fajna promocja się trafi i akurat uda mi się go kupić. I też poszłam trochę z maskarami, ale to są tanie maskary. Tutaj mam tak, dwie maskary z Eveline'a, jedną już mogliście widzieć w moim codziennym makijażu, zaczęłam ją używać. I druga to jest Extension Volume Professional Makeup i to jest ekstremalna objętość i rozdzielenie, dziesięciokrotne. No zobaczymy, te dwie maskary, no one po promocji to około 6 zł kosztowały, więc stwierdziłam, że warto spróbować. Dalej jest z Lovely Pump Up maskara, też tutaj już przez wszystkich polecana żółta maskara. Postanowiłam spróbować, skoro wszyscy polecają. Jak na razie też użyłam, dzisiaj mam na sobie, też użyłam już kilka razy ją, i jestem zadowolona. Moje pierwsze odczucia są bardzo pozytywne, ponieważ maskara nie odbija się, znaczy nie odbija się, no wiadomo, pod koniec dnia już tam się lekko osypuje, odbija się na dolnej powiece, ale tak w ciągu dnia raczej nie ma z nią problemów. Jak na razie, tak jak mówię, jestem zadowolona. Maskara po promocji kosztowała około 5 zł, więc naprawdę malutko. I ostatnia maskara to jest Volume Express Turbo Boost z Maybelline.
miałam już kiedyś tą maskarę i byłam, z tego co kojarzę, byłam z niej bardzo zadowolona. To jest pięciokrotne powiększenie, pogrubienie. Zobaczymy, no mam nadzieję, że tak samo nie zmieniła się formuła i będę zadowolona. Bo tak jak mówię, pamiętam, że byłam z niej zadowolona, więc mam nadzieję, że teraz też będę. I ostatni tydzień to był tydzień na lakiery i produkty do ust. Z produktów do ust się na nic nie skusiłam, ponieważ też mam już jeszcze. Mam trochę produktów, które ciężko strasznie mi jest wykończyć, więc planowałam kupić tylko taką nowość, kredkę z Lovely, taką pomadkę w kredce. Nie udało mi się nigdzie jej tak samo dopaść. Podejrzewam, że bardzo szybko się wysprzedała. Jedynie jakie zostały egzemplarze, to już były takie... Widać, że no, testerów nie było i ktoś po prostu używał te produkty, które były z przodu, czego bardzo nie lubię, jak się używa produktów nie testerów. No niestety nie udało mi się kupić. Pomadka sama w sobie, znaczy ta kredka sama w sobie nie kosztuje dużo, więc może jak ją kiedyś znajdę, to się na nią skuszę. Skusiłam się tylko na lakier do paznokci. Jak na mnie lakieromaniaczkę, jak to mnie zna, wie, że uwielbiam lakiery, to i tak jest bardzo mało. Tak, pierwszy to jest Rimmel Salon Pro, to jest Cocktail Passion, to jest taki różowo-koralowy, bym powiedziała, kolor, taki wydaje mi się idealny na lato, zobaczymy, bo miałam ten beżowy, a nie wiem, coś tam, Ballerina chyba, wydaje mi się, że tak się coś, nie, przyznam szczerze, nie pamiętam nazwy i nie byłam z niego zadowolona, ten beżowy, też czytałam o nim dużo pozytywnych opinii, a u mnie się w ogóle nie sprawdzi, nie byłam w stanie go równomiernie nałożyć na płytkę, po prostu były prześwity i nie byłam w stanie no, ładnie go nałożyć, mam nadzieję, że z tym będzie lepiej. I skusiłam się na dwa lakiery z tej perfumowanej kolekcji z Rimmela i ten zielony, no to jest Winter Mint, to jest taka mięta z takimi turkusowo-zielonymi drobinkami. Bardzo ładne i faktycznie czuć miętą jak ten. Miałam już lakier na paznokciach, utrzymał się 6 dni, czyli całkiem niezły wynik. I drugi to jest Moonlight Woods, czyli taki fiolet z takimi drobinkami srebrnymi. Zobaczymy jak się sprawdzi. No tak jak mówię, ten miętowy faktycznie pachnie miętą po pomalowaniu, nie jest jakiś bardzo nachalny zapach, też z tego co kojarzę to się utrzymał do pierwszego czy do drugiego mycia paznokci, natomiast no ja też nie oczekuję, że te paznokcie cały czas będą pachniały miętą, chociaż to jest miła odmiana. I ostatnią rzeczą, na jaką się skusiłam, to też czytając dobre opinie, jest to preparat do usuwania skórek z Lovely, jak da się. Dużo produktów. A, nie, tylko dwa. Wydawało mi się, że więcej mam z Lovely. Też, tak jak mówię, czytałam dużo pozytywnych opinii na jego temat i zobaczymy, jak się sprawdzi. Jeszcze go nie miałam okazji używać. Może nawet dzisiaj będzie pierwszy raz. I tak naprawdę to tyle. Jak mówię, jak na mnie tych zakupów jest sporo. Pewnie niektórzy więcej, z tego co widziałam, nawet na blogach czytałam, to niektórzy bardziej poszaleli. No ja starałam się ograniczyć, bo tak jak tej z kolorówką, to jest ciężko jest ją wykończyć, więc też staram się ograniczyć, bo wiem, że tej no, najszybciej schodzą mi maskary, a reszta zobaczymy. No i te eyelinery też szybko mi schodzą, bo eyeliner czarny używam prawie codziennie. Więc też zaopatrzyłam się w kolejnym egzemplarz, no a tak to staram się, tak mówię, ograniczyć. Jeszcze też planowałam kupić ten bronzer z Bourjois Chocolate. Coś tam, taki ten czekoladowy, takie a la czekolada. Niestety on to się chyba w pierwszym dniu już wysprzedał całe zapasy, bo nigdzie go nie mogłam znaleźć. W każdym razie, nie wiem, jakim byłam, to na w szafie Bourjois była pustka po prostu na jego miejscu. I nigdzie go nie widziałam, jak pytałam, no to niestety też go nie było. Nic, może tak samo innym razem będzie jakaś inna fajna promocja, to może innym razem mi się go uda dorwać. Jeśli miałyście jakieś produkty z tego co kupiłam, to dajcie znać co o nich sądzicie. Też jeśli skorzystałyście z promocji, dajcie znać co kupiłyście. I to tyle. Dziękuję za oglądanie. Tak jak zawsze zapraszam do lajkowania i do subskrypcji i do następnego. Pa!